Cześć, witam w kolejnym odcinku kursu, którego tematem jest programowanie w języku C Sharp. Dzisiaj zajmiemy się tworzeniem obiektów w języku C Sharp. Wracając do naszego programu z poprzedniego odcinka, gdzie utworzyliśmy naszą pierwszą klasę, klasę dzienniczek, dzisiaj zaczniemy używać naszej klasy. Możemy teraz zadeklarować zmienną typu dzienniczek. W naszym programie. Przechodzimy do naszego programu, do metody main i tutaj zadeklarujemy sobie zmienną typu dzienniczek, czyli diary i nazwiemy tą zmienną dzienniczek. Możemy używać zmiennej typu dzienniczek tutaj, ponieważ wewnątrz klasy program mogę używać dowolnej innej klasy, którą zdefiniowałem w tym samym projekcie, a także typów z biblioteki klasy Framework. Jak sobie otworzymy nasz Solution Explorer, to widzimy, że nasza klasa znajduje się w naszym projekcie i znajduje się w przestrzeni nasz student diary. Tak jak program, to jest nasza klasa z poprzedniego odcinka, a tutaj możemy jej używać. Dobrze, teraz spróbujmy dodać ocenę do naszego dzienniczka i w tym celu skorzystamy z metody addRating, czyli mamy naszą zmienną dzienniczek i teraz jak damy kropeczkę, to widzimy, że ta metoda jest dostępna w IntelliSense, ponieważ mamy ją zadeklarowaną jako członka naszej klasy i możemy ją wywołać. Przekazać jej ocenę do dodania do naszego dzienniczka. Możemy wywołać tą metodę addRating i tak jak tu widzimy podpowiada, ona przyjmuje parametr typu float, ocenę. I nic nie zwraca. Mamy też naszą metodę, którą zadeklarowaliśmy w naszej klasie calculateAverage, czyli wyliczanie średniej. No i mamy pobierz maksymalną wartość i pobierz minimalną ocenę. Dobrze, a więc dodamy sobie naszą ocenę, jakąś nową, pierwszą ocenę do naszego dzienniczka. Dobrze. Przypuśćmy, będzie to ocena 5. Tak. I teraz tak. Widzimy, że tutaj mamy podkreślenie na czerwono. I jeśli próbowalibyśmy teraz skompilować nasz program, to oczywiście kompilator nam wyrzuci błąd, mówiący, że chcemy użyć, tak jak tutaj nam podpowiada, nieprzypisanej zmiennej lokalnej, ponieważ to co zrobiłem, deklarując zmienną tutaj typu dzienniczek, to powiedziałem kompilatorowi tylko jakiego typu jest to zmienna, ale ta zmienna musi odwoływać się do rzeczywistego obiektu dzienniczka, a w tym momencie jest nieprzypisana, nie odnosi się do żadnego obiektu. To jest bardzo ważna koncepcja w języku C Sharp. Podczas tworzenia definicji klasy tworzymy nowy typ danych i tego nowego typu możemy używać do deklarowania zmiennych. My tutaj stworzyliśmy właśnie naszą klasę, to jest nowy typ danych, którego możemy używać do deklarowania zmiennych. To jest jeden aspekt używania typów, aby zadeklarować typy dla różnych rodzajów rzeczy, które chcemy używać w naszym programie. Klasy są jednym ze sposobów tworzenia typów i ważnym aspektem deklarowania klas w języku C Sharp jest to, że mogę użyć klasy do tworzenia instancji obiektów tej klasy. Mogę utworzyć instancję obiektów naszej klasy dzienniczek. Mogę stworzyć jeden obiekt dzienniczka, 5 obiektów, 10, ile tylko będę chciał, wykorzystując właśnie naszą klasę, którą zadeklarowaliśmy. I to właśnie obiekty, instancje tej klasy, z którą mogę pracować w naszym programie. Tworzone obiekty są przydzielane do pamięci komputera i utworzone obiekty zawierają potrzebne dane, zadeklarowany stan i dostępne metody, których możemy użyć. A myśmy sobie w naszym dzienniczku zadeklarowali stan, to jest pole, które przechowuje oceny i metody do dodawania ocen, wyliczania średniej, pobierania maksymalnej oceny i minimalnej oceny.
I to będzie dostępne, te metody i ten stan będzie dostępny dla każdego utworzonego obiektu. Obecnie nie ma nic użytecznego, co mógłbym zrobić z klasą dzienniczka, dopóki nie użyję naszej klasy do utworzenia nowego obiektu typu dzienniczka. A sposób, w jaki mogę to zrobić w C#, to użycie słowa kluczowego new. I teraz tak, w tej chwili jakbyśmy sobie zakomentowali ten kod i spróbowali uruchomić nasz program i tutaj postawili breakpoint, to co zobaczymy? Zobaczymy, że ta zmienna dzienniczek jest null. To, że zadeklarowaliśmy, że jest ona typu diary, to nam nic nie daje. Znaczy, no, na razie nam nic nie daje, bo nic nie przypisaliśmy do tego obiektu. Ona w tej chwili jest null. Czyli nie mamy utworzonego obiektu. Mamy tylko, tak jak powiedziałem na początku, zadeklarowany typ, który jest typu dzienniczek. Ale ten typ jeszcze nie został utworzony. To teraz utworzymy ten nowy obiekt, bo to na obiekcie będziemy mogli dopiero użyć naszego stanu, naszej klasy, czyli wykorzystać pole, które zadeklarowaliśmy w klasie i wykorzystać metody, które wchodzą w skład naszej klasy. Także teraz utworzymy sobie tą instancję naszego obiektu. Możemy to zatrzymać. I teraz, żeby utworzyć instancję, używamy słówka new. I po słówku new podajemy nazwę naszej klasy i dwa nawiasy. I w ten sposób tworzymy instancję obiektu klasy dzienniczka. Przy tworzeniu nowego obiektu wywoływana jest metoda zwana jako konstruktor. Te diary z tymi nawiasami to jest konstruktor, który potrafi zbudować nowy obiekt dzienniczka. I myśmy tu nie musieli pisać żadnego w tym momencie, żadnego konstruktora. Do naszego dzienniczka został on jak gdyby dodany przez kompilator domyślnie. Jest to tak zwany konstruktor domyślny, a ta składnia wywołuje ten konstruktor i tworzy obiekt dzienniczka dla nas. W następnym odcinku stworzymy sobie swój własny konstruktor. Dobrze, i teraz jakbyśmy uruchomili program, to będziemy widzieć, że już ta zmienna nie jest nulem. Ta zmienna już wskazuje na obiekt typu dzienniczek. OK, możemy to zatrzymać. I teraz za kulisami CLR będzie pracował, aby przydzielić pamięć i zainicjować nowe wystąpienie obiektu słowniczka, tego naszego słowniczka. A nowy obiekt przypisuje do tej zmiennej i teraz będzie w stanie z niej skorzystać. Jednym ze sposobów myślenia o definicji klasy jest myślenie o tym jako o planie do tworzenia nowego typu obiektów. Lub pomyśl o tym jako o narzędziu, jako o foremce do wycinania ciasteczek z ciasta, jako forma do tworzenia nowych obiektów. Czyli mamy taką formę i dzięki foremce możemy z ciasta wycinać ciasteczka, a dzięki naszej klasie możemy tworzyć nowe obiekty na podstawie wzoru naszej klasy. CLR użyje narzędzia do wycinania ciasteczek, czyli użyje tej foremki, tego dzienniczka, w celu utworzenia nowych obiektów dzienniczka na podstawie naszej klasy dzienniczka, którą stworzyliśmy wcześniej i która jest szablonem do tworzenia nowych obiektów. Teraz możemy to sobie odkomentować i teraz powinniśmy być w stanie uruchomić nasz program. Naciskamy Ctrl F5, żeby uruchomić nasz program bez debugera. I co widzę? Widzę wyjątek. Mamy wyjątek i w naszym wyjątku widzimy wyjątek nieobsłużony, system null reference exception. Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu i mamy podane
program wiersz linia 12 i dzienniczek wiersz linia 16. Program linia 12 to jest w tej metodzie. Nastąpił błąd, a dlatego, że w słowniczku w linii 16, to jest tutaj, gdzie dodajemy tą ocenę, próbujemy dodać ocenę, ale tutaj mamy podobną sytuację jak wcześniej. Po prostu nasza lista w tej chwili również wskazuje na wartość 0. Została niezainicjowana. Jest to podobnie jak przypadek tutaj z naszą klasą program. Po prostu zadeklarowaliśmy sobie tylko zmienną, ale nie utworzyliśmy obiektu naszej nowej zmiennej. I tak samo tutaj zadeklarowaliśmy sobie listę ocen, ale nie utworzyliśmy na listy tej ocen. Nic do niej nie przypisaliśmy. Nie stworzyliśmy jej, żeby można do niej dodawać. I tak samo musimy tutaj zrobić. New i nowa lista ocen. Ten szczególny wyjątek, null reference, jest to wyjątek, z którym spotkamy się bardzo często w trakcie kariery programowania w C#. Oznacza to, że gdzieś jest niezainicjowana zmienna i komunikat o tym błędzie informuje nas. A problemem jest to, że gdy deklarowaliśmy, tak jak tutaj pokazywałem, te pole w klasie, domyślnie to pole będzie miało wartość niezainicjowaną, chyba że coś przypiszemy do tej zmiennej. Bo jak tutaj jego nie zainicjowaliśmy, no to nie wskazywało niczego użytecznego. Po prostu nie było nic użytecznego, co można by zrobić z wartością 0. Nie mamy obiektu i nie możemy wywołać żadnej metody. A teraz, gdy utworzyliśmy nasz obiekt listy, to będziemy mogli do niego dodawać i będziemy mogli w naszej klasie program skorzystać z metody addRating. I tak jak tutaj zrobiliśmy, aby pracować z listą float, bo tu mamy listę floatów, musimy skonstruować nowe wystąpienie listy. I w rzeczywistości Visual Studio próbował powiedzieć mi o tej sytuacji, bo jeśli ustawimy tutaj kursor o nad polem klasy widzimy komunikat. Pole nigdzie nie jest przypisane i zawsze będzie miało domyślną wartość 0. To ostrzeżenie, ale nie błąd, więc nie powstrzymało to mojego programu przed kompilacją. I teraz, gdy zrobiliśmy przypisanie, program Visual Studio jeszcze tego nie zrozumiał, ale jeśli zbudujemy nasz projekt, program będzie działał, a więc teraz możemy go uruchomić. Widzimy, nie dostaliśmy żadnego błędu. Program zadziałał. W takiej sytuacji możemy dodać kolejną ocenę. Zróbmy to teraz. Przechodzimy tutaj i dodajemy sobie kolejną ocenę do naszego dzienniczka. Bierzemy nasz dzienniczek i dodajemy kolejną ocenę. Tą kolejną oceną będzie to na przykład 8,5 i średnik. I tutaj chcę pokazać kolejny interesujący komunikat o błędzie, który może wystąpić, gdy tworzymy program. Ten komunikat mówi, że gdy wywołujemy metodę addRating z nieprawidłowymi argumentami, a konkretnie wywołujemy addRating z typem double, a nie float, a kiedy definiowaliśmy naszą metodę addRating, powiedzieliśmy, że przyjmuje ona tylko liczby typu float, a kompilator C# jest bardzo wybredny co do typów. I kiedy mieliśmy tutaj wartość 5, to kompilator C# traktuje to jako liczbę całkowitą, a tak jest, że liczba całkowita domyślnie zostanie przekonwertowana na liczbę zmienno-przecinkową float, więc możemy przekazać zmienną integer do zmiennej float i tutaj się nic nie stanie, gdyż w ten sposób nie tracimy w żaden sposób informacji. I to może być niejawnie zrobione. Dlatego możemy tak zrobić i nie jest to błąd, odbywa się konwersja niejawna i to jest dozwolone. Ale kiedy mamy liczbę używającą cyfr po przecinku, tak jak tutaj, 8,5, to domyślnie ta liczba jest typu double. Jest to po prostu typ double, tak jak tutaj nam pokazuje. I pokazuje nam, że nie można skonwertować typu double do float. A to jest liczba zmienno-przecinkowa o podwójnej precyzji.
i kompilator C-Sharp nie zgodzi się, aby ją przekonwertować do liczby zmiennoprzecinkowej pojedynczej precyzji, którą jest float, ponieważ możemy stracić informacje. I sposobem rozwiązania tego szczególnego problemu polega na tym, aby kompilator C-Sharp wiedział, że jest to tylko numer zmiennoprzecinkowy pojedynczej precyzji. Musimy jawnie mu powiedzieć, że my przekazujemy tutaj liczbę float, liczbę zmiennoprzecinkową pojedynczej precyzji. I możemy to zrobić, dodając na końcu f. I teraz kompilator wie, że my mu tutaj przekazujemy float. Tak jak chcieliśmy, żeby nasza lista przechowywała floaty, to teraz wiemy, że jest tu przekazywany float. Bo tak jak powiedziałem, gdy nie dodamy tutaj f, to standardowo liczba zmiennoprzecinkowa w C-Sharp, jak jest tak napisana, liczba po przecinku, czyli piszemy 8.5, tutaj jest taki zapis, i jak to tak standardowo zapiszemy, to jest to traktowane domyślnie jako typ double. A double nie możemy przekazać do typu float jawnie, bo stracimy dane. Po prostu jest mniejszej, double jest większej precyzji, a float jest mniejszej. I musimy tutaj jawnie kompilatorowi pokazać poprzez dodanie f, że my tutaj przekazujemy typ float. I teraz kompilator nie będzie miał żadnych problemów i tak możemy zrobić. I teraz kompilacja naszego programu się powiedzie. Dodajmy jeszcze kilka ocen. Przechodzimy na koniec. Dodamy jeszcze następną ocenę do naszego dzienniczka. Dodamy sobie powiedzmy 4, 7. Oczywiście musimy pokazać, że to jest float, bo addRating przyjmuje, tak jak tutaj podpowiada nam, floaty, czyli double nie jest oczekiwanym typem, a kompilator ściśle przestrzega typów. Musimy pokazać, że przekazujemy float i dodajemy literkę f. I średnik. Dobrze. Teraz możemy uruchomić nasz program, ale ustawmy sobie jeszcze, a mamy breakpoint ustawiony, dobrze, aby zobaczyć, co mamy w naszym obiekcie klasy dzienniczek. Uruchamiamy nasz program. Program się uruchomił bez żadnych problemów. I teraz jak sobie przejdziemy do naszego obiektu, mamy obiekt dzienniczka. I mamy w nim oceny. Liczba ocen jest 3. I to są te nasze oceny. 5, 8, 5 i 4, 7. To jest stan naszego obiektu. Czyli znajdują się te 3 oceny w naszym obiekcie, które dodaliśmy. Dobrze. To może teraz wykorzystajmy metody, które zadeklarowaliśmy w naszej klasie. W naszej klasie zadeklarowaliśmy metodę do wyliczania średniej, podawania maksymalnej wartości i minimalnej. To teraz jak sobie skorzystamy z naszego dzienniczka, damy kropkę, możemy użyć tych metod. Możemy skorzystać z wyliczania średniej. Tutaj mamy wyliczyć średnią. Ta metoda, widzimy, nic nie przyjmuje, a zwraca typ float. Dobrze, to możemy sobie tutaj, żeby tą liczbę, która będzie zwracana, wykorzystać, możemy sobie tutaj zadeklarować zmienną typu float. Tak, będzie to średnia i do tego przypiszemy naszą średnią. Następnie możemy zadeklarować sobie kolejną. Zadeklarujmy sobie tą max. I tutaj korzystamy z naszego obiektu i wywołujemy metodę max rating. Oj. Tak. Metoda ta również nie przyjmuje żadnych parametrów z wata float. I skorzystajmy z następnej metody, to zadeklarujemy sobie zmienną min i tutaj przypiszemy minimalną ocenę. Tak, średnik. O, tutaj nie minus, tylko równa się. Teraz możemy uruchomić program, mamy breakpoint i teraz widzimy. Tutaj żadnego błędu nie ma, wszystkie oceny się dodały.
Tutaj została obliczona średnia, to jest 6,0666. Maksymalna ocena jest 8,5, zgadza się, bo taką mamy tu ocenę, 8,5 najwyższą, a minimalna 4,7. Wszystko się zgadza. Nasz program działa jak najbardziej prawidłowo. Teraz możemy sobie spróbować zrobić, aby użytkownik wprowadzał jakieś wartości. Żeby użytkownik mógł wprowadzić kilka wartości, możemy skorzystać z pętli for, co już używaliśmy, i zrobimy sobie znowu tą pętlę nieskończoną, tak, żeby mógł wprowadzać wartości. I teraz napiszemy komunikat do użytkownika, aby wprowadził wartość, czyli CV dwa razy tab, podaj ocenę. Podaj ocenę. Dobrze, tu wypisujemy komunikat podaj ocenę. A może jeszcze damy informację, że ta ocena ma być podaj ocenę z zakresu 1 do 10. I teraz będziemy odczytywać naszą ocenę. Naszą ocena ma być typu float. Deklarujemy sobie taką zmienną na ocenę rating. I tutaj będziemy przypisywać naszą ocenę. Czyli teraz console readline i tutaj chcemy odczytać naszą ocenę i przypisać ją do zmiennej. Widzimy, że nie możemy tak przypisać, bo z klawiatury użytkownik wprowadza stringa, a my tu chcemy go przypisać do floata. Musimy skorzystać z parsowania. Tak jak już robiliśmy z parsowaniem intów, tak samo musimy sparsować floata. Na floacie wywołujemy parse i przekazujemy to, co użytkownik wprowadzi z klawiatury. OK, dobrze. I teraz tą ocenę w kolejnym kroku będziemy chcieli dodać do naszego słowniczka, czyli nasz słowniczek. Wywołujemy metodę addRating naszego słowniczka, naszego obiektu i przekazujemy mu ocenę, tą od użytkownika. Tak. I OK. Dobrze. I tutaj teraz byśmy mogli tak wprowadzać w nieskończoność tą ocenę. Dajmy sobie, że gdy użytkownik wprowadzi na przykład liczbę 11, to chcemy wyjść z tej pętli i pokazać mu średnią, maksymalną wartość i minimalną. To żeby to zrobić, tutaj zrobimy ifa i gdy ocena, którą użytkownik wprowadzi, będzie się równać 11, to będziemy chcieli wyjść z pętli. Czyli w tym przypadku wykonamy break. To spowoduje wyjście z pętli. I teraz tak. Tutaj się kończy nasza pętla, a po wyjściu z pętli będziemy chcieli wypisać na ekranie średnią. Średnia twoich ocen to. Tak. I tutaj korzystamy ze słowniczka i z obliczenia metody średniej calculate average i tutaj dostaniemy średnią. Dobrze, to wypiszmy jeszcze użytkownikowi maksymalną i minimalną ocenę CV i teraz tak, maksymalna ocena, może nie maksymalna, najwyższa ocena. Najwyższa ocena to i tutaj odnosimy się do naszego obiektu dzienniczka i wywołujemy metodę giveMaxRating, podaj maksymalną ocenę. I jeszcze co możemy zrobić z naszym dzienniczkiem? To możemy wypisać minimalną ocenę, czyli najniższa ocena. Najniższa ocena korzystamy z naszego obiektu dzienniczka
i z naszej metody, którą w niej zadeklarowaliśmy w naszej klasie GiveMinRating. I tu zostanie wyświetlona minimalna ocena. Tego breakpointa możemy zdjąć. Dobrze, na końcu jeszcze dodamy console read key, aby użytkownik, aby poczekać, zatrzymać program, żeby zobaczyć efekt naszej pracy. I teraz jak sobie uruchomimy program, wprowadzamy ocenę 2, 3, 3, 5, 11. Widzimy, po wprowadzeniu oceny 11 została nam pokazana średnia ocen, najwyższa ocena i najniższa ocena. Tutaj jest literówka, najwyższa ocena 11, najmniejsza 2. Zgadza się? No nie zgadza się, bo 11 nie chcieliśmy, żeby ta ocena była dodawana. Musimy poprawić nasz program. Co musimy poprawić? Przede wszystkim średnia Twoich ocen tutaj. Średnia Twoich ocen. I tutaj, jeżeli wychodzimy, to ta ocena już nie powinna, 11 nie powinno być dodawane. Ten warunek powinien być sprawdzany wcześniej. Tutaj. OK. To powinno być sprawdzane zaraz po tym, jak użytkownik odczytujemy dane od użytkownika tutaj. Sprawdzamy, czy nie jest 11. Jeżeli 11, to wychodzimy z pętli. A jeżeli są liczby zakresu od 1 do 10, to je dodajemy. No i po wyjściu wyświetlamy wynik. I tutaj to możemy sobie teraz zakomentować, bo tutaj jest dodawanie ocen. Te oceny by zaburzały naszą średnią, bo będą one wpływać na to, co użytkownik wprowadzi. Możemy sobie to sprawdzić, że to wpływa, no bo tutaj deklarujemy dzienniczek, tutaj do niego dodajemy oceny, no i potem od użytkownika w pętli chcemy też, żeby dodawał oceny. Dobrze, postawmy sobie teraz tutaj breakpoint, uruchomimy nasz program. Tak, wprowadzimy sobie ocenę 4, ocenę 7 i 11, żeby wyjść. I teraz widzimy, średnia ocen to 5,84, najwyższa ocena to 8,5, a my wprowadziliśmy 7, najniższa to 4. Stąd, że te oceny też są brane pod uwagę. No bo jak sobie zobaczymy nasz dzienniczek, widzimy, mamy 5 ocen. 5, 8, 5, 4, 7, 4 i 7. Mamy te oceny oraz te dwie, które wprowadził użytkownik. No bo w całym tym programie korzystamy z jednego i tego samego obiektu dzienniczka. To żeby nie wpływać na to, co użytkownik wprowadza, to powinniśmy sobie zakomentować dodawanie tych ocen tutaj. Te obliczanie średniej tutaj też sobie możemy zakomentować, max, min też. Bo teraz jeżeli chcemy, żeby była nam obliczana średnia dla ocen, które użytkownik wprowadził, podawana najwyższa ocena od użytkownika i najniższa, no to powinniśmy liczyć, dodawać tylko oceny te, które użytkownik wprowadzi i dla tych ocen wyliczać średnią. A to się działo poza użytkownikiem. I teraz, jak uruchomimy nasz program, to on jest jeszcze niezabezpieczony. Gdy na przykład podamy literkę, to dostaniemy wyjątek, że nieprawidłowy format. Ale możemy się przed tym zabezpieczyć, podobnie jak robiliśmy to wcześniej w klasie Hello. Tutaj zabezpieczaliśmy się również przed wprowadzeniem literki poprzez int try parse. I tak samo tutaj musimy to użyć try parse dla floata, czyli try parse, bo to będzie tak parsować, że jeżeli wprowadzoną wartością jest cyfra, no to parsowany jest na ocenę. Ale jeśli wprowadzoną wartością jest
jakaś litera, no to to nie może być sparsowane. Wtedy się program wysypuje. A żeby się nie wysypywał, no to my sobie musimy użyć try parse. Podobnie tak jak wcześniej, tutaj sobie deklarujemy rating. Tutaj sobie deklarujemy zmienną typu bool result, bo tutaj będziemy przechowywać tą ocenę, co użytkownik wprowadził. Tutaj będzie przechowywana zmienna, która sprawdza, czy powiodło się farsowanie, czy nie. Tu będzie true lub false. I tutaj musimy ustawić, tak jak wcześniej, rating. OK. I teraz, jeśli użytkownik wprowadzi cyfrę, to ona zostanie poprawnie sparsowana i zostanie tutaj ustawiona, a tutaj będzie true. Natomiast jeśli użytkownik będzie próbował wpisać jakąś niepoprawną cyfrę, no to tutaj w ratingu zostanie ustawione 0, a w wyniku będzie false. To teraz, jak mamy sprawdzanie, czy jest poprawna wartość, to tutaj jeszcze dodamy sobie drugiego ifa. I w tym ifie będziemy po prostu dodawać ocenę. Tak, ale będziemy dodawać tą ocenę tylko wtedy, gdy tutaj użytkownik poda liczbę. Czyli gdy result. Gdy result będzie liczbą. Czyli gdy result będzie się równał true. Czyli gdy będzie result równa się true, to znaczy, że użytkownik wprowadził liczbę, wtedy możemy ją dodać do naszej listy. A gdy będzie false, no to wiadomo, że to nie została wprowadzona liczba, tylko litera, no to litery nie możemy dodać do naszej listy, bo też będzie błąd. Taki zapis możemy skrócić i możemy zapisać tylko tak. Result. To oznacza dokładnie to samo, bo ten warunek będzie prawidłowy, jeżeli w tej zmiennej będzie true. Teraz możemy sobie uruchomić program i postawmy sobie breakpoint tutaj na tym ifie i może na tym ifie i uruchommy nasz program. Uruchamiamy nasz program, podajemy liczbę 3. Tutaj widzimy nie wszedł, no bo nie jest 11, także nie wychodzimy z pętli. A więc mamy result true. To zostanie dodane. Teraz możemy wprowadzić jakąś literę. I widzimy, mamy możliwość podania kolejnej oceny. A dlaczego? Bo te breakpointy żeśmy sobie tutaj źle postawili. Postawmy sobie go na ifie. I tu na ifie. Na sprawdzaniu warunku. To jeszcze raz. Wprowadzamy literkę R. Widzimy, tutaj jest sprawdzanie. Rating jest równy 0. 0, no bo jeżeli jest wprowadzana przez nas litera, no to parsowanie przypisuje do zmiennej rating 0, a result ustawia na false. Rating mamy 0, no czyli nie wychodzimy z pętli. Damy continue. Result mamy false. Czyli jeżeli mamy false, to ta instrukcja się nie wykona, nie dodajemy do dzienniczka. Robimy continue i dodamy sobie jeszcze jedną ocenę, na przykład 5. Teraz jak sobie sprawdźmy sobie dzienniczek, ile mamy ocen. Mamy na razie jedną 3. Teraz rating mamy 5, no bo to jest, bo wprowadziliśmy 5. Result jest true, czyli teraz ocena się doda. I teraz, jak wprowadzimy 11, mamy 11, czyli to znaczy, że mamy wyjść z pętli. Zobaczmy sobie, ile mamy zmiennych w pętli. 2, 3 i 5, to co wprowadziliśmy. Czyli możemy kontynuować. Wychodzimy z pętli, jest pokazywana średnia Twoich ocen to 4, bo z 3 i 5 średnio łatwo wyliczyć rzeczywiście 4. Najwyższa ocena 5, najniższa 3, a więc program działa. Dobrze,
Te breakpointy możemy sobie zdjąć. Zabezpieczyliśmy program przed wprowadzaniem liter. Wprowadzamy tylko cyfry z zakresu od 1 do 10. Jeśli wprowadzimy cyfrę, no to ona nie zostanie przypisana do listy. Jeśli wprowadzimy 11, no to wychodzimy z naszej pętli. A, jeszcze jedno zabezpieczenie możemy tutaj zrobić, bo mamy tutaj podaj ocenę z zakresu od 1 do 10. A jeżeli wprowadzimy 11, to wychodzimy z pętli, ale jeżeli wprowadzimy jakąś inną liczbę, nie wiem, 50, 58, to ona w tym momencie zostanie dodana do naszego dzienniczka. A chcemy, żeby były dodawane tylko liczby z zakresu od 1 do 10, a gdy będzie liczba, która wykracza poza ten zakres, to powinniśmy wypisać odpowiedni komunikat i powinna nie być wypisana na ekran. To tutaj, gdzie sobie dodajemy, zrobimy sobie jeszcze jednego ifa, tak? I dopiero w tym ifie będziemy dodawać ocenę, tak? Tutaj. A tutaj będziemy sprawdzać, czy nasza ocena, czyli rating, jest większy od 0 oraz musi być mniejszy lub równy od 10. Jeżeli w tej chwili będzie większy od 0, a mniejszy lub równy 10, to będziemy dodawać. Czyli będą to liczby od 1 do 10. A jeżeli nie będzie, czyli jeżeli to będzie liczba albo mniejsza od 10, czyli będzie to 0, albo większa, 12, 13, 14, to będziemy wyświetlać komunikat niepoprawna liczba. Niepoprawna liczba. Podaj liczbę z zakresu 1, 10. Tak. I teraz jak uruchomimy, wprowadzamy liczbę 2, ok, 3, ok, a wprowadzimy liczbę 15. Niepoprawna liczba. Podaj liczbę z zakresu od 1 do 10. Podaj ocenę z zakresu od 1 do 10. 5, ok. Wprowadzimy 11. Mamy średnią, najwyższa ocena 5, najniższa 2. No 5, najniższa 2. I średnia, czy 33. Teraz zabezpieczyliśmy się też przed wprowadzaniem liczby spoza zakresu. Nasz program przyjmuje tylko liczby od 1 do 10, tylko takie dodaje do dzienniczka. Jeśli wprowadzimy liczbę spoza zakresu, to będzie komunikat, że niepoprawna liczba. Jeżeli wprowadzimy 11, no to wychodzimy z pętli i wyświetlamy wyniki. A jeśli wprowadzimy literę, no to program jej nie dodaje do naszego dzienniczka. Czyli teraz zabezpieczyliśmy się. Dobrze, ale główną rzeczą w dzisiejszym odcinku to jest to, że zaczęliśmy tworzyć obiekty naszej klasy. I tutaj utworzyliśmy sobie obiekt naszej klasy poprzez wykorzystanie słówka new i nazwy naszej klasy z nawiasami, czyli wywołaliśmy konstruktor domyślny, który jest odpowiedzialny za tworzenie obiektu naszej klasy, czyli tworzenie instancji naszej klasy. Następnie na naszej klasie tutaj dodawaliśmy ocenę do naszego dzienniczka. Tutaj wyliczaliśmy średnią, tutaj pobieraliśmy maksymalną wartość, minimalną. Korzystaliśmy z naszej klasy. No i tak samo tutaj. Tutaj pobieraliśmy dane od użytkownika i w tym miejscu dodawaliśmy oceny do naszej klasy, a tutaj korzystaliśmy z naszego obiektu, który jest instancją naszej klasy, a tutaj obliczaliśmy średnią ocen. Tutaj pobieraliśmy największą wartość i najmniejszą wartość. Nie musieliśmy pisać żadnego kodu, żeby to obliczyć tutaj. Po prostu
korzystaliśmy z naszej klasy, gdzie w naszej klasie już jest zadeklarowana metoda do obliczania średniej, do pobierania największej wartości, najmniejszej wartości, do dodawania ocen do listy. Po prostu my w programie tylko używaliśmy tej metod, które zwracają nam czy to średnią, czy to maksymalną wartość, czy to minimalną wartość. I teraz, gdy mamy taką naszą klasę, to tutaj dalej moglibyśmy sobie stworzyć kolejny obiekt naszej klasy. Diary 2. Tak równa się new diary, czyli kolejny dzienniczek. I tak moglibyśmy sobie tworzyć następny. Tylko tu musimy zmienić nazwę na 3, 4, 5 i moglibyśmy sobie tak tworzyć nieskończoną ilość tych obiektów naszej klasy dzienniczek i każdy ten obiekt byłby niezależny i każdy przechowywałby swoje własne oceny i korzystałby z tych samych metod, które są zadeklarowane w klasie. A każdy by był oddzielnym dzienniczkiem, który by miał swój stan, swój własny stan, czyli by przechowywał listę ocen, ten by przechowywał, jakby byśmy dodawali oceny dla tego dzienniczka, ten by przechowywał swoje oceny, ten swoje, każdy by przechowywał swoje oceny, a wszystkie dzienniczki miałyby dostęp do tych metod, które obliczają średnią, obliczają maksymalną wartość, obliczają minimalną wartość. Dobrze, tak jak powiedziałem, w tym odcinku to by był koniec, a w następnym odcinku utworzymy sobie nasz własny konstruktor, w którym będziemy mogli coś zrobić, bo w tej chwili jest dostarczany konstruktor domyślny. Także w tym odcinku, tak jak powiedziałem, to wszystko, a w następnym odcinku będziemy tworzyć dla naszej klasy nasz własny konstruktor. Dziękuję.